32-34. Dzisiaj paradoksalnie wyjątkowo nie jadymy na grzyby. Dawid, gdzie my jedziemy i po co? A. Kolejne PGA, chyba moje 9. albo 10. Próba mikrofonu. Jak słychać po głosie, Niklas niewyleczony. Tradycyjnie ze mną doktor. I co? Idziemy obejrzeć, co się tu takiego dzieje. O, proszę. Tutaj produkcja na podstawie tradycyjnego komiksu, nie? Dobrze mówię. Pierwszy był komiks. Kajko i Kokosz. No, wygląda trochę jak takie nadwiślańskie Diablo. No, tutaj ogólnie stanowiska z grami indie, studia niezależne, mniej lub bardziej hipsterskie produkcje, lesson learned. Tutaj dla ludzi z uprawnieniami na wózek widłowy, którzy po robocie się nudzą, można wrócić do domu i w zaciszu domowym również pojeździć sobie wózkiem. Dla psychowózkarzy, jak znalazł. Synek wróci do domu i będzie chciał uprawnienia na wózek widłowy zrobić. Tutaj 11 Beat Studios ogłasza się jako pracuj z nami. Ja na widok słowa pracuj jestem przerażony, dlatego oddalam się. First Dwarf, czyli gra o jakimś pierwszym krasnalu, klimaty średniowiecza, Medieval Dynasty. Gra, która sobie bardzo wielu zwolenników zaskarbiła. O, tam nawet widzę, stoi pan rycerz. O! House Flipper 2 to jest bardzo fajna gra, idealna do ludzi, którym się nie chce remontować własnego domu. Chcielibyście zagrać? Spokojnie, jeszcze tu wrócimy na pewno. Idealna gra dla ludzi, którym się nie chce remontować własnego domu ani sprzątać, to można to zrobić. Gdzie? Idymy dalej. O, a tutaj na przykład, jakby ktoś chciał pójść na studia fizyki w Białymstoku. Wiktor, może ty na studia fizyki w Białymstoku, co? Ja wiem, że jestem trochę na web, ale... Nie bardzo. O, tutaj jakieś bliżej nieznane, dziwne aktywności VR-owe. Dzisiaj piąteczek, VIP day, luz. Mało komu się chciało zapłacić tak wielkie pieniądze, żeby tu wejść. Nagram coś z jutra. Zobaczycie w porównaniu, jaka będzie ciżba. O, a tutaj... Coś tutaj widzę, jakaś... Znowu wojna. Znowu Polskę napadają. Tutaj panowie opowiadają o Game Devie. A, to jest gra w ogóle, że tak powiem, markowana od Instytutu Pamięci Narodowej, która opowiada o jakichś historycznych losach Polski. I jak widać, jest również wersja VR-owa. Ty, ale fajnie by sobie było w domu zmontować na przykład taki gamingowy sztand. Tutaj pan widzę w śmiesznej piżamie do nagrywania motion capture'a. Czyli odwzorowania ruchów postaci w grach, a nie tylko w animacjach, filmach. Aha, bo on go widać tam na tym ekranie. Teraz się skapłem. Fajne. O, przypadkiem napotykam dwóch znanych twórców internetowych. Magnus Kuziarz. Witam cię, Magnusie. Dzień dobry. Momencik. Przepraszam, ja jestem przygotowany na taką ewentualność. Nie wiem, co on kombinuje. Zobaczymy. A tu drugi twórca, pan Johnny. Witam cię, Johnny. Siema. Co nam powiesz, Johnny? Jest dobrze. Co to takiego jest? Jak nazywa się platforma lub kosz umieszczony na szczycie masztu statku? Bocianie gniazdo. Brawo, możesz go uściskać. No to ja może podziękuję. Nie, przeziębiony jestem to tego. To nie będę. No, widzę, że jest też delegacja TVP1. Jak zwykle nabrali wody w usta. Żarty żartami, ale myśmy tu nie przyjechali, prawda, żartować i się bawić, bo bawić się i żartować to można w domu. Ja tu jestem w robocie, na delegacji. Co prawda delegacje przeważnie są płatne, za to musiałem sobie zapłacić ja. No ale włazimy. 7A. Tu jak zwykle najlepsza atrakcja tego typu imprez. Można sobie pograć na komputerze w CS-a. Tu można coś pograć, napić się Energola. Ja nie piję, bo mi potem ciśnienie skacze. I dostawam te herc klekoty.
O proszę, można nawet pierdolnąć w brzuchę. Pięknie. Chyba podszedłem, wygrał słuchawki, ja przynoszę szczęście. Kill. Tutaj jakiś niszowy twórca internetowy gada sam do siebie. Przykry widok. Przełazimy do pawilonu jakiegoś tam. O, elegancko sobie pyknąć Fortnite'ika. To jest rozrywka. Czy można popatrzeć na fajne auto? Troszkę tak, jak się nie ma prawa jazdy jak ja, to tylko popatrzeć. Tu bym mógł zażartować, że Nintendo Switch to mają tam 3 osoby w Polsce, no ale teraz już ma dużo, to już się takie żarty niestety zdezaktualizowały. Tu będą jakieś pokazy gry z Skull & Bones, gry, która już jest tak długo w produkcji, że już chyba nikt o niej prawie nie pamięta. O, tutaj pani przebrana za kota, można skojarzyć z pewną postacią z pewnego filmu. Fadziki, proszę, do koloru, do wyboru. Można sobie pograć w Assassina Valhalla. Jakby mnie ktoś oglądał z Ubisoftu, to ja mam apel tutaj, nie róbcie takich długich gier, bo ja nie mam czasu je przechodzić. Ciekawe obudowy do komputerów, ale no najnowszego GeForce'a to byś nie pomieścił do takiej obudowy. Mini PC. Możecie mieć komputer w takiej małej kosteczce. Co to ludzie święci, to się w głowie nie mieści. To jest znowu strefa VR-owa, widzicie, ten VR to się robi taki dość nawet może popularny. Może, nie wiem, macie VR-a, używacie, dajcie znać. Kształty ponętne do tego stopnia, że aż trzeba było napisać, żeby no jednak nie tykać. Jakby tak każdy tyknął, co by z tego zostało? Patrzcie, jaki monitor szeroki. Ludzie, dajcie pokój, to jest trzeba rozglądać. No i tu włazimy do takiego miejsca. Figurki, figureczki, koszulki, poduszki, chińskie baby, ajajaja. Ja myślę, że takie akurat fajne. Proszę, nie trzeba wielkiej poduszki do przytulania, można mini poduszeczkę z chińską babą, albo z chińskim hopem, albo bryloka. No a tu już takie poduchy pełnowymiarowe do dużych chłopców. Gdzie sprzątać? Patrycja chciała, żebym jej coś kupił, może jej kupię taki strój. 250 zł, a to nie. Patrz, kociczka, co się buja za 15 zł. Jezu, ile bujających się kocików. To idzie dostać do głowy. O, no tutaj to powiem wam, ciężki kaliber japońszczyzny. A tutaj jakby nie stykła chińska poduszka z chińską babą, to można sobie, prawda, literaturę dalekowschodnią poczytać. Wszelakie gadżety gamingowe, biżuteria, skarpety, portfele, czapki, puzzle. Czego dusza zapragnie? Maszkety, pianki. Jezus. Bydarzigą. Ozdoby Słowian i Wikingów. A z drugiej strony potężne koty. O, takiego to by się Paty ucieszyła, ale nie ma opcji. Nie przyjechałbym z nim do domu. Harry Potter, ty już dobrze wiesz co. Fajne ogonki, tylko nierozwiązana jest sprawa, gdzie się taki ogon przypina. Sum, tak zwany olimpijczyk. Dla niespełnionego i spełnionego wędkarza. Tutaj znowu zgorszenie. Ja będę musiał po tych targach do spowiedzi iść, jak nic. No tutaj myślę, że chłopaki nie powinni przeprowadzać swoich dziewczyn, bo myślę, że dużo bab, jakby to zobaczyło, to by zgłupiało żywcem. Tutaj natomiast oręż. Dobra, to jest z Minecrafta, a to jest co? Thor z początek Mjolnir. Aha. To jest Stormbreaker. Aha. I katany do wyboru, do koloru, do ochrony miru domowego. Barangowie. Niepozornie kubeczki. No i oczywiście tradycyjnie cyce. Gdzie człowiek nie rzuciłby okiem? Zgorszenie. Wspaniałe nawiązanie do poznańskiego koziołka. Potężny kozioł, strażak. Tutaj wśród azjatyckich maszketów. Przypominam sobie na YouTubie taki film, że z Paty testowaliśmy takie zupki. No powiem wam, że potem do gastrologa prywatnie musiałem szukać. By ktoś był fanem futbolu, nie mógł żyć bez Lewandowskiego. Tu po raz kolejny Historyland. Znowu Polacy i Litwini się biją z krzyżakami. Widzę, że kurde, partia Korwin i ich branding coraz szersze kręgi zatacza, ale tu z tym
panem Januszem trochę przesadzili. Bardzo ciekawe auto. Z przodu wygląda niepozornie, sportowo, a okazuje się, że z tyłu ma tylko jedno koło. No, proszę państwa, powiem tak. Jak ja bym tu przyjechał na te targi po spowiedzi, to by to było na nic. Wiktor, no i co ty powiesz? Co ty powiesz na coś takiego? Jakby kogoś po spacerze, po atrakcjach chyciło gastro, to strefa gastro. Muszę powiedzieć, że klimatycznie i pogodowo Poznań to jest przeciwieństwo Warszawy. Co przyjeżdżam, jest pięknie, a do Warszawy co przyjadę, jest, powiem grzecznie, brzydko. Jaki jest z tego wniosek? Jeździć do Poznania, nie jeździć do Warszawy. Oręż oraz części rynsztunku. Tutaj dzisiaj póki co pustki, ale wierzcie mi, jutro przy sobocie, przy niedzieli tutaj będzie... A! Zresztą nagram jutro, to zobaczycie. Chłopcy, wyścigi go-kartów, ale jakieś tego karty takie? Nie wiem. Jeszcze takich nie widziałem. Google for Education. No się możemy doedukować u Google'ach. Tutaj w 3D drukują różne fajne rzeczy. O, tutaj akurat, prawda, cosplayowo ustawili się do zdjęcia. To ja już mam wszystkie najważniejsze cosplayowe postacie nagrane w jednym ujęciu. Widzicie, tak się trzeba ustawić. Tutaj gastro, ale tym razem na wolnym powietrzu. I powiem wam, że no już tak zaczyna w brzuchu troszkę burczeć, także może trzeba będzie się na coś skusić. Jakby komuś na te wszystkie bajery brakło kasy, to tutaj cyk, kredycik i jademy dalej. Tu jest moje ulubione miejsce na PGA i Pyrkonach, wędzarnia. No i tu z mapy wynika jasno, że w sumie chyba żeśmy już tak z grubsza obeszli wszystko, ale no mówię wam, dzisiaj to jest luzik, dzisiaj to jest pustka. Jutro wejdę tam na górę i wam pokażę, ile na dzisiaj bilet kosztował. 100? No widać, że na dzisiaj bilet kosztował 140 zł. A poza tym wiadomo, trzeba iść do szkoły, trzeba iść do roboty. O Jezu, robota, aż mi słabo. A tu jeszcze miła sprawa, na koniec piątku dostałem od pana z Medieval Dynasty taki WF-owy worek. Notes do notowania, prawda, dłużników. Kubek termiczny, na przykład na grzane piwo albo wino. To jest otwieracz, nie? Fikuśny otwieracz. Tu bardzo ważne, na lekarstwo, kielonek. I otwieracz, prawda, do piwa, aby nigdzie nie musiał się kłopotać i robić tego zębami albo o powiekę. Ale bardzo dziękuję. Muszę w końcu zagrać. Imbra. Potężny komputer Hero Engine V8. To jest jak ten czad kolega dziewczyny, o którego się nie musisz martwić. O, ale ten już taki rozsądny do postawienia w domu. Czemu nie? Ale nowy RTX w dalszym ciągu raczej by się nie zmieścił. Sobota, dzień drugi, zdrowie troszkę lepsze. Pogoda bardzo ładna, ja sobie tutaj podziwiam architektoniczne wykwity poznańskie, łączące architekturę zabytkową z nowoczesną. Bardzo mi się to niezmiennie podoba. Ekipa telewizyjna, całą dobę, cała prawda, całą dobę. Zamek, ale do centrum nie idziemy tym razem. Centrum jest strasznie rozkopane, cały Poznań jest w remoncie. Także w ten weekend skupiamy się na targach. Ale na pewno będzie dużo więcej ludzi, co właśnie wam zaraz naocznie zaprezentuję. Proszę, tutaj wystawa Historyland. Fajny rycerz z Lego. Być może potem pójdziemy sobie obejrzeć. Hulajnogi zdają się być głównym środkiem transportu w Poznaniu. Nie wiem, czy tylko przy okazji, prawda, imprez tego typu. No i co? Wchodzimy na halę, wchodzimy na PGA. Chociaż ludzi wydaje się, no może dopiero ściągają, może jeszcze przyjdą. Obstawa policji, w razie jakby były jakieś ekscesy, sekscesy, trochę ludzi jednak jest. Chociaż z zewnątrz wyglądało niepozornie. Tu coś, czego nie widziałem wczoraj, jakaś fikuśna gra. Odpowiedni kręgli, bardzo dziwne kręgle w tym Poznaniu. Jedzie kolejka, marzenie każdego dziecka, młodzieńca i starego hopa.
miałem kolejki jako dziecko, ale oczywiście nie takie eleganckie, takie prostsze. Coś nowego. Dobra, zmieniam zdanie, jest ciżba, jak ciul nie idzie łazić. Tu ma miejsce jakaś fikuśna inscenizacja. No, strefa gastro dzisiaj, można powiedzieć, pęka w szwach. I tu znowu muszę zapytać was, specjalistów z YouTube'a, z jakiej gry to są postaci? Nie no, wczoraj to była kulturka, dzisiaj to jest, choćby coś tu za darmo rozdawali. Chociaż paradoksalnie właśnie w wielu miejscach rozdają. A tu chłopcy grają w fuzbal. A tu jakaś bardzo dziwna mutacja. Niby ping-pong, a jednak fuzbal. Wojoki, czyli jednak może być ta wojna. Wiktor, będzie wojna? Już jest. Przegląd strefy gastro. Co dzisiaj mamy na patelni? Churrosy, zapieksy, frytki belgijskie, pastrami burgers, Amigos, coś tam, jest czym wybierać. Nagrywam obiecane porównanie ze wczoraj ilości ludzi. Jest gęsto, ale możliwe, że później i jutro będzie jeszcze gęściej. No na strefie gier indie, drodzy państwo, dzisiaj trzeba się powtórzyć, jak mrówków. Obejść to na dole, będzie ciężko. Ktoś jeszcze, jak już tutaj stoimy? Ustawiasz piwo z wieczora dziś? No, muszę chyba. Niedziela. Zaraz tutaj na scenie, znaczy mam nadzieję to tutaj, powinien się odbyć konkurs cosplaya. Zobaczymy, co to się tam poprzebierali. Jakie jest moje ulubione greckie danie? Pisze Daria Kajdanusz, założyłem tak. Nie mam jednego ulubionego greckiego dania. Jest kilka, które robię nawet regularnie. Zupę cytrynową robię na przykład na Wielkanoc. Reporterów, proszę państwa, cykamy foteczki, nagrywamy filmeczki. Jedziemy. Połazili, pooglądali, pojedli, popili. Trzeba wracać z tej delegacji do domu. Nic tak nie cieszy po powrocie jak tradycyjna kuchnia śląska.
pyszne.